Siemanko, witajcie. Dzisiaj materiał, który wielokrotnie pytacie i zadajecie komentarze, piszecie do mnie, czyli o moich ustawieniach w grze World of Tanks. I teraz przejdziemy sobie Escape'em, ustawienia i ustawienia ogólne. Jeżeli chodzi o czat, to wszystko zależy od własnych preferencji, tutaj nie mam totalnie co omawiać. Według mnie warto jest mieć czat, ponieważ czasami jakiś sojusznik napisze coś użytecznego, czy coś i raczej gram z włączonym czatem. Jest sporo osób, które ma wyłączony czat, aby się lepiej skupić na grze, czy coś takiego. Ale ja uważam, że czat według mnie spoko. Komunikacja w bitwach to według mnie też powinniście mieć to wszystko oznaczone, bo to są raczej użyteczne rzeczy, niż jakieś bezużyteczne. Rodzaje losowych bitew, tak jak możecie zauważyć, ja gram spotkaniówki i szturmy, nie gram wielkich bitew. Głównie dlatego, że nie można tam grać, nie można tam robić biegłości. To są te bitwy 30 na 30, ale tutaj też jest spoko opcja, aby robić te misje osobiste, dlatego polecam wam włączenie tego, jeżeli gracie pod misję. Według mnie szturmy i bitwy spotkaniowe to mogą nam się trafić bardzo słabe bitwy, ale mogą nam się trafić bardzo dobre bitwy, w szczególności na przykład szturm na Kareli, gdzie atakujemy, albo szturm linię Siegfrieda, gdzie bronimy. Dlatego ja gram te tryby, mam te tryby włączone. Nie każdemu się podoba, mi akurat się podobają i mam je włączone. Panel pojazdów to jest po prostu to, co widzimy w garażu, że mamy tutaj rządki tych czołgów. Ja mam całkiem sporą rozdzielczość i sporo tych czołgów, dlatego mam to włączone, ale to już zależy od was, jak wolicie. Jest też minimalistyczny, że jest mniejszy. W zależności od tego, ile macie czołgów w garażu i czy wam się to podoba, czy nie. Nagrywanie bitew wszystkie. Warto mieć te powtórki, czasami coś tam posprawdzać. Jeżeli brakuje nam miejsca, to zawsze możemy je usunąć. Raczej nie widzę przeciwwskazań. Odznaki biegłości, no to wiadomo. Ukryj elementy niehistoryczne. Jeżeli chcemy widzieć te dziwne kamuflaże czy coś, no to wtedy powinniśmy mieć to odznaczone. To jest nieważne. Wybór serwera jest całkiem spoko, ponieważ wtedy możemy, na przykład jeżeli gramy klanówkę albo chcemy zalogować się na serwer, gdzie mamy zazwyczaj mniejszy ping, no to powinniśmy sobie mieć opcję tam włączoną, żeby nie pomylić i nie wejść na zły serwer. I Anonymizer ja mam włączony ze względu na to, że po prostu to ukrywa moje statystyki. Jednak oczywiście raczej lepsi gracze powinni z tego korzystać, bo jeżeli widzimy, że ktoś ma właśnie Anonymizera, to raczej zakładamy, że jest to gracz lepszy, mając XM-a, ale oczywiście może to działać w drugą stronę, jednak wydaje mi się, że to jest główna opcja dla graczy lepszych tych pod względem WN8. Teraz przejdziemy do interfejsu, czyli pokaż poziom pojazdu. To są te takie rzymskie znaczki po lewej i po prawej stronie te tiery. Ja jestem do tego przyzwyczajony i po prostu z tym gram. To nie ma dużej różnicy. Przezroczystość minimapy. Ja zawsze grałem z tą normalną minimapą, jednak są niektórzy gracze, którzy mają tam jakąś przezroczystość ustawioną. Według mnie to nie ma dużego znaczenia. Nieśmiertelniki to też w ogóle nie ma znaczenia. Efekty optyczne. Ja jestem po prostu tak przyzwyczajony, że gram bez tego. To jest po prostu taka, nie wiem, granatowa, dziwna taki filtr w trybie snajperskim. Mi się to jakoś nie podoba. Pośmiertnie pokaż to też nie ma dużego znaczenia. Dynamiczna kamera generalnie działa tak, powinna się wyświetlać, że gdy strzelimy, to na przykład celownik nasz tak się podbija po strzale, albo gdy jedziemy na jakichś torach, czy coś tam niszczymy, przejeżdżamy, to po prostu ta kamera nam się to jakby rusza. Według mnie to jest niepotrzebne, uciążliwe i jakoś z tym nie mogę grać. Są gracze, którzy z tym grają. Ja osobiście uważam, że to nie jest spoko. Stabilizacja pozioma w trybie snajperskim polega na tym, że gdy teraz na przykład naciskam same A, czyli skręcam w lewo i robię takie kółko, to mój celownik to jakby stoi w miejscu i myszką mogę sobie nim poruszać. A jeżeli odznaczę tą opcję, to teraz robię dokładnie to samo, czyli naciskam A i moje działo to jakby ze mną się obraca. Według mnie powinniśmy mieć to włączone, dlatego aby cały czas myszką kontrolować, gdzie celujemy czy coś, i przy jakimś takim właśnie skręcaniu mieć lepszą kontrolę nad tym wszystkim. Ja jestem przyzwyczajony, żeby mieć to po prostu włączone. Razy 16 i razy 25 ja mam włączone i uważam, że to jest spoko opcja, ponieważ dzięki temu, jeżeli gramy jakieś turnieje, klanówki czy coś, to często są jakieś sytuacje, gdzie możemy postrzelać na ślepo i właśnie mając włączone razy 16, razy 25 łatwiej możemy zaobserwować, czy kogoś trafiliśmy, czy nie trafiliśmy. Plus, jeżeli celujemy na jakiś dłuższy dystans, to minimalnie lepiej jesteśmy w stanie wycelować. To nie jest jakaś wielka różnica. Oczywiście ciężko się do tego też przyzwyczaić, jeżeli ktoś nigdy na tym nie grał, ale według mnie chyba warto. Ogranicz przełączenie trybu snajperskiego, to kompletnie wasza preferencja. Wydaje mi się, że lepiej z scrollem przechodzić. Celownik serwerowy, tutaj już jest temat dosyć skomplikowany. Otóż ogólnie granie na celowniku serwerowym jest trudniejsze niż granie na zwykłym celowniku, jednak to jest celownik, który dokładnie pokazuje,
tam, gdzie strzelimy. Zwykły celownik jest po naszej stronie, serwerowy jest po tak jakby stronie serwera i często mamy takie sytuacje, gdzie wychylamy się z jakiegoś narożnika, budynku czy coś i nie jesteśmy wcelowani w gościa, a nasz pocisk leci w budynki. Ja tak kiedyś grałem i miałem ping okolice 100 i musiałem grać na tym celowniku serwerowym i że jestem tak przyzwyczajony do niego, że teraz, gdy mam lepszy internet, również na nim gram, ale mam nadzieję, że to ja wam jakiś dobry przykład pokażę i sami zobaczycie, o co z tym chodzi. Generalnie jest ciężko się przyzwyczaić, ale jak przyzwyczaicie się, to według mnie warto. To wszystko też zależy od waszego internetu, jak jest stabilny i jaki mniej więcej macie ping. Im wyższy, tym będzie to jakby bardziej zlagowane, im mniejszy, tym powinno być łatwiej dla was. Preferowany poziom zbliżenia w trybie snajperskim jest to nowa opcja. Ja akurat jestem przyzwyczajony do tego ostatniego, ale możecie zawsze chcieć, żeby być snajperskim, na przykład razy 8, czy razy 2, czy razy 4. To już od was zależy. I następne tutaj te opcje to raczej są pożyteczne rzeczy. Nic tutaj nie jest bezużytecznego i wszystko mam włączone praktycznie. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje na minimapie, to na pewno zawsze to jest ważna opcja, ale mieć te wszystkie zasięgi, nazwy i tak dalej. Wskazówki na ekranie to minimapą wtedy możemy jakby szybciej zobaczyć, z której jesteśmy strony. Jeżeli na przykład długo się ładujemy, to może być użyteczne, aby pomyśleć, co chcemy zrobić. I teraz te wszystkie wskaźniki to też są włączone. One dają nam bardzo dużo, jeżeli potrafimy z nich korzystać. To jest w ogóle totalnie bezużyteczne, ale mam to po prostu włączone. I teraz przechodzimy do grafiki. I to jest wszystko zależne od waszych komputerów. To znaczy, jeżeli macie lepsze komputery, to możecie sobie pozwolić, żeby grać na wyższych ustawieniach. Zazwyczaj powiem wam, że lepsi gracze grali na praktycznie najniższych ustawieniach, bo to jest wszystko też zależne od tego, jakie mamy monitory, ilohercowe i tak dalej. Teraz przejdziemy do pierwszej opcji, czyli rozdzielczość renderingu. Jeżeli możecie, to ustawcie sobie na niedynamiczne, tylko na 100% i wtedy te jakby dalsze tekstury będą renderowane w takim dużym skrócie. Tryb. U mnie jest pełen ekran. Jeżeli jesteście streamerami i na przykład streamujecie, to okienkowy bez ramki jest dla was spoko. Pod takim względem, że możecie się altabować i wtedy jakby gra będzie cały czas odpalona i widzowie nie będą mieć tak jakby, że obraz się zamrozi. Aczkolwiek okienkowy bez ramki, akurat ja osobiście zauważyłem, że powodował jakieś tam czasami spadki FPS-ów u mnie, dlatego gram na pełnym ekranie. Rozdzielczość ekranu to jest zależne od waszego monitora. Ja gram na rozdzielczości 2K 16x9. Są też gracze, którzy grają na innych rozdzielczościach niż monitory, na przykład jakieś 16x10, aby te czołgi były większe, albo 4x3 moim zdaniem. To nie jest aż tak potrzebne. Synchronizację planową i potrójne buffowanie to jest razem. Mam to wyłączone, dlatego że nie wiem do końca, czy to jest prawda i teraz chciałem, abyście się wypowiedzieli w komentarzach osoby, które się trochę na tym znają. Otóż słyszałem, że jest jakiś dodatkowy lag, jeżeli mamy synchronizację pionową i tutaj zalecane lepiej sobie ustawić blokadę FPS-ów i taką blokadę możecie zrobić na przykład w panelu NVIDIA. Wam pokażę pewnie tutaj, jak to zrobić. Pole widzenia FOV ja mam ustawiony maksymalny. Dynamiczny według mnie jest taki sam, jakoś nie jestem do tego przyzwyczajony. Zawsze grałem na 120 i grałem na 120. Według mnie to jest spoko, ale to już są wasze preferencje oczywiście. Częstotliwość odświeżania obrazu to jest w zależności od tego, ilohercowy macie monitor. Zazwyczaj macie pewnie 60. Akurat te liczby są takie o jeden mniej, nie wiem dlaczego, ale 60, 120 lub 144 lub tam 200, chyba 40, takie są monitory. No i teraz w takim dużym skrócie, jeżeli macie monitor 144 Hz czy tam 143, no to powinniście generować no 143 FPS-y minimum, tak żeby nie spadało wam poniżej 144 FPS-ów. Jeżeli wam spadnie, to będziecie odczuwać różnicę. I drugie pytanie, jeżeli zadajecie mi, czy warto na przykład kupić do WOTA monitor więcej niż 60 Hz, czyli na przykład 144, to moim zdaniem różnica jest spora. Ja przesiadając się z takich 60 Hz na 144 widzę sporą różnicę. Aczkolwiek na pewno, jeżeli byście nigdy nie zagrali na 144 Hz, to pewnie byście nie mieli z tym jakiegoś problemu. W sensie, może wam to jakoś mega nie pomoże, ale jeżeli przyzwyczajicie swoje oczy do takiego obrazu właśnie 144 Hz, no to potem ciężko się od tego odzwyczaić i ciężko wrócić na 60. Dlatego uważam, że jest to spoko, ale nie jest do WOTA aż tak jakoś potrzebne. Skalowanie interfejsu tutaj nic to nie zmienia, monitor, na którym gracie, to też nic nie zmienia. Alternatywny zestaw kolorów to jest po prostu, jeżeli chcecie mieć zamiast czerwonego, fioletowy. Tak chyba Pawian gra i wtedy po prostu to jest tryb dla daltonistów. Korekta kolorów, ja tutaj mam wszystko domyślne, nic nie jest zmieniane.
I szczegóły. Są gracze, którzy grają też na grafice standardowej, czyli tej jeszcze gorszej niż poprawionej. Ja osobiście mam trochę taki miks, to znaczy staram się mieć jakieś tam ustawienia, aby to jakoś tak wyglądało, ale też ja sam nie mogę sobie pozwolić, żeby nagrywać i streamować w tym samym czasie na najwyższych ustawieniach, dlatego tak to wygląda. To wszystko zależy od Was, ja Wam pokazuję tutaj moje opcje, nie będę ich jakoś specjalnie omawiać. Wydaje mi się, że efekt rozmycia spowodowanego ruchem jest słaby i mam to wyłączone. Natomiast tak, wyświetl trawę w trybie snajperskim, to musicie mieć oznaczone. To strasznie utrudnia strzelanie, na przykład jeżeli wychylamy się z jakichś górek czy coś, to wtedy nie możemy zobaczyć łatwo przeciwnika i ta opcja nie powinna być włączona. Przezroczystość roślinności, to zależy od Was. Mniej więcej pokażę Wam pewnie dwie perspektywy, że z jednej strony, jeżeli jesteśmy w krzaku, to jakby to widzimy i on jest przezroczysty, a z drugiej strony, to jakby go nie było i możecie łatwiej się zorientować mniej więcej, czy jesteście w krzaku, czy nie, ale to też niektórym przeszkadza. Czasami te krzaki są tak zbugowane, że pomimo tego, że nie powinno się go, jakby wyświetlać ten krzak, to on się tak jakby Wam zasłania celownik za bardzo, że tak powiem. No i osobiście akurat ostatnio grywam bez tej przezroczystości. Jeżeli chodzi o efekty dodatkowe czy efekty w trybie snajperskim, to one chyba są takie najgorsze i to też polecam wyłączyć. Te wszystkie efekty ślad, gąsienicy, fizyka zniszczeń też trochę utrudnia nam grę i celowanie, powiedziałbym, ale to nadal nie jest jakiś taki wielki stopień, że powinniście to zrobić. Według mnie może coś tam wam ułatwi, ale to nie jest nic takiego mega znaczącego, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jeżeli chodzi o ustawienia dźwięku, to ja za bardzo w Wocie nie gram pod dźwięk. Na przykład wiem, że Pawian gra pod dźwięki, potrafi słuchać, czy po jakiejś tam stronie się zniszczyły beczki czy coś. Aż tak do tego nie podchodzę, aczkolwiek może to być użyteczne, jednak jest to bardzo takie ekstremalne, powiedziałbym. Na to nie zwracam uwagi, często gram z muzyką. Natomiast pytacie mnie często, jak ustawić to, żeby dowódca, znaczy mieć dźwięki narodowe, a nie tylko i wyłącznie polskie, to jest właśnie to, ta opcja. Jeżeli tu zaznaczycie dowódca, to wtedy będziecie mieć załogę, która mówi swoim narodowym języku, a nie tylko i wyłącznie po polsku. Jeżeli chodzi o sterowanie, to tylko i wyłącznie mam jedną opcję zmienioną, to wam mówiłem, jak gram EBR-em, czyli przełączanie kadłuba, przełączanie trybu to jest dobre, żeby sobie zmienić nie pod X-em, tylko ja akurat mam na bocznym klawiszu myszki tutaj. Dzięki temu trochę szybciej mogę i lepiej kontrolować tą zmianę tego trybu. To jest taki mały detal, który akurat polecam. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to jest wszystko standardowo, nic tu nie zmieniałem. Przechodzę teraz do myszki. Moja myszka to Logitech G Pro obecnie, bezprzewodowa. Polecam, nie ma w ogóle żadnych lagów, opóźnień czy coś. Sam byłem nie najlepiej nastawiony do tego, aby zmienić kabel do myszki bezprzewodowej, jednak bezprzewodowe obecnie są na takim poziomie, że bardzo polecam. A wracając do ustawień, no to moja czułość wygląda tak, że ja sobie ręcznie mierzę po prostu 14 razy, przesuwam scrollem i ustawiam sobie celownik zręcznościowy na 14 i celownik snajperski na 7 razy po scrollowaniu. Czyli po prostu scrollem sobie dobieram tą wartość i mam 14 i 7. To są takie moje wartości. 400 dpi, tu jest nic niezmienione i po prostu tak wyglądają moje ustawienia, jeżeli chodzi o myszkę. Jeśli chodzi o celownik, to jest absolutnie wasza preferencja. Ja gram na ukośnym, pokazałem wam filmik w odhaka, gdzie możemy używać właśnie tego ukośnego celownika. Dzięki temu lepiej to jakby strzelać na ślepo. Jeżeli ktoś do nas strzeli po tych markerach, polecam obejrzeć wodhaki. Jeżeli chodzi o tę rzecz, to jest wszystko wasza sprawa. Jedynie co polecam, to według mnie ze wskaźnikiem przeładowania są spoko te markery, bo wtedy możemy łatwiej jakby zobaczyć, nie musimy patrzeć na czas, kiedy przeładujemy. To polecam i również ze wskaźnikiem przebicia jest spoko, ale nie zawsze sugerujmy się tym, bo to nie zawsze dobrze działa. Tak powiedzmy w 85% to dobrze pokazuje, czasami nie. To znaczy, jeżeli to nam się zaświeci na czerwono, jak na kogoś znajdziemy, to wtedy na pewno nie powinniśmy przebić. Na pomarańczowo to może przebijemy, na zielono to zawsze przebijemy, jednak to tak nie zawsze działa i nie sugerujcie się tym zawsze. I w snajperskim tak to wygląda. Po prostu ja tylko polecam ukośny i normalny tutaj wskaźnik przeładowania może być ten ciągły lub nie, postępujący chyba nie, tylko ten pierwszy lub czwarty. No i tu, żeby mieć wskaźnik przebicia, to wszystko co Wam pasuje, absolutnie Wasza preferencja. Teraz przechodzimy do znacznika. Ja tu mam tak naprawdę wszystko zaznaczone. Często pytacie mnie, skąd mam taki celownik, jeżeli najadę na jakiś czołg z autoaima. To jest właśnie wskaźnik autocelowania, w którejś to wersji zostało wprowadzone.
i domyślnie macie to oznaczone, a jeżeli to zaznaczycie, to wtedy będzie taki celownik. To absolutnie nic nie daje, ale często po prostu na streamie pytacie. Ja polecam ustawić sobie wytrzymałość slash całkowita. Nie grać na procentach, bo wtedy trudniej określić to, czy kogoś skończymy, czy nie skończymy. Zawsze warto mieć to HP. I też zalecam, abyście mieli nazwę gracza. To jest, jeżeli chodzi o granie jakichś turniejów czy plutonów, to wtedy łatwiej możecie określić, kogo na przykład chcecie sfokusować, czy coś. Ale to wszystko zależy od was. Jestem przyzwyczajony, żeby na tym grać i mi to w ogóle jakoś nie utrudnia, że mam to włączone. Tak samo jest z naszą drużyną. Tutaj wszystko wygląda tak samo, a na zniszczenia to ja w ogóle nie patrzę. I tak to wygląda. Powiadomienia w bitwie, tutaj typ oczywiście zaawansowany i wszystko mam tutaj zaznaczone, według mnie wszystkie te wartości są spoko i przydatne. Zdarzenia bitwy również tutaj wszystko mam włączone, nic według mnie to nie jest, to się nic mnie jakoś nie rozprasza. Na pewno bardzo przydaje się to opcja wykryty. Wtedy możemy na przykład, jeżeli kogoś wykryjemy tak, a nie powinniśmy wykryć, to możemy się domyśleć, że ktoś nas zaświecił na 50 metrów. Tak często mam, że jeżeli zobaczę tą wartość, że mi się wyświetla wykryty, to automatycznie jakoś staram się patrzeć, co się dzieje wokół mnie. Taki tip. Jeżeli chodzi o dziennik, to mam te rzeczy włączone. Szczegółowe wydarzenia zawsze wyświetlam. Typ zdarzenia wszystkie i położenie, po prostu jestem przyzwyczajony ze starych jakichś modów, że to było na górze, dlatego to mam na górze, że to mi pokazuje, jakie czołgi do mnie strzelały i tak dalej. Krawędź mapy, ściana i zawsze podświetlona. Według mnie powinniśmy mieć tą wartość, bo czasami możemy chcieć kogoś objechać, a tu mapa się już skończyła. Raport z bitwy i misja. Najważniejszy jest ten raport z bitwy, czyli wyświetlaj pasek PW, wyświetlaj liczbę, wyświetlaj różnicę. To moim zdaniem nie jest jakoś przydatne, też możecie mieć to włączone. Ale ten raport po prostu to jest mod na HP tak naprawdę, który został ostatnio wprowadzony i bardzo go polecam. Dzięki temu łatwiej możemy określić się, czy bitwa jest do wygrania, czy nie, czy powinniśmy wracać, czy robić jak najwięcej damage'a. To sporo ułatwia. A misja to tylko właśnie wasza preferencja, to nie jest nic takiego użytecznego i to wam się za bardzo raczej nie przyda. Zawsze możecie pod tabem chyba sprawdzić to. I to było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chodzi o mody, to instaluję tylko właśnie mod na biegłość. Pokażę wam gdzieś tutaj pewnie obok, jak to robię. Po prostu wchodzę z jakiegoś linku. Ten mod się nazywa Moe Mod albo Gunmark Mod, mod na biegłość. Moe Mod, wyszukuję, pobieram zipa i przerzucam do folderu Mods, nie do folderu ResMods i tyle. Chociaż ostatnio jestem aż tak leniwy, że nawet nie chce mi się go instalować. Zawsze instalowałem ten mod i mod na wyspotowane czołgi, ale obecnie jest to już wprowadzone do gry, to takie żarówki. I tylko właśnie ten mod na biegłość nie jest wprowadzony do gry. Może niedługo zostanie wprowadzony, niestety, ale na oficjalnej stronie WG Mods najczęściej go nie ma. Dlatego też nie będę go nigdzie linkować, bo nie ma, że tak powiem, oficjalnego źródła do tej modyfikacji. I to było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I już nie będzie więcej pytań na temat moich ustawień. Jeżeli coś by się zmieniło, czy coś, to pewnie będę was informować. Ja się z wami żegnam. To elo.